historia urbanistyki i architektury jest dowodem na to, że ludzie ze zmianami klimatu radzili sobie od dawna. To, co w tej chwili nam zostało z tych doświadczeń, to to, co widzimy w naszej przestrzeni miejskiej. Widzimy, w jaki sposób ludzie kształtowali przestrzeń samych miast. Jeżeli mówimy o miastach, to mówimy o dynamicznym ich rozwoju, który również przyczynił się do tego, że zmiany klimatu, które w tej chwili są coraz częściej przez nas omawiane i traktowane jako poważny problem, wiążą się z tym, że przestrzeń miejska, przestrzeń zurbanizowana, ona się do nich po prostu zwyczajnie przyczynia. Wśród zagrożeń związanych ze zmianami klimatu, wśród tych zagrożeń typowo miejskich, które wzmacniają te wszystkie niekorzystne skutki zmian klimatu, mamy parę takich najważniejszych. To jest miejska wyspa ciepła, przegrzanie miasta, niskie temperatury, wszystkie inne zagrożenia miejskie, z którymi musimy się borykać. Mamy również zagrożenia związane z powodziami miejskimi. Struktura miasta, jego intensywność zabudowy, a przede wszystkim wielkość powierzchni uszczelnionych powoduje, że opady w mieście mogą przybrać charakter bardzo gwałtowny, a uszczelniona powierzchnia powoduje, że mamy bardzo mocny spływ powierzchniowy, który kończy się często podtapianiem, jeżeli mamy niewydolną kanalizację deszczową i kanalizację ogólnospławną. W przestrzeni miejskiej możemy znaleźć rozwiązania dotyczące zagospodarowania wód opadowych. Możemy skorzystać z rozwiązań dotyczących zagospodarowania przestrzeni zielonych. Skorzystać również z tego, co przyroda nam oferuje, bo przyroda, zieleń jest najlepszym regulatorem klimatu w mieście. Mamy również ważne działania dotyczące kształtowania przestrzeni urbanistycznej, czyli tych wszystkich elementów miasta, które powinny być wyważone, zrównoważone, żeby znalazły się w nich kliny napowietrzające, żeby się znalazły przestrzenie, które nie są zabudowane i pozwolą miastu oddychać, czyli nie będziemy mieć zabetonowanych wszystkich przestrzeni miejskich od ściany do ściany asfaltem, brukiem czy betonem. To, co jest istotne, to to, żebyśmy te rozwiązania stosowali, korzystając z takich podpowiedzi z innych państw, korzystając z podpowiedzi tych, którzy się z tym klimatem zmagają już dłużej, albo to zmaganie jest trudniejsze. Mówię o krajach skandynawskich, o Finlandii, mówię również o Japonii, czy o rozwiązaniach holenderskich. Chcielibyśmy, żeby te wszystkie rozwiązania znalazły miejsce w praktyce urbanistycznej i znalazły miejsce w praktyce naszych samorządów, czyli w pracy codziennej, tak żeby miasta mogły funkcjonować prawidłowo i żebyśmy tych rozwiązań po prostu zwyczajnie nie musieli dostrzegać, bo one powinny być częścią integralną funkcjonowania miasta, takiego, które powinno być miastem przyjaznym i które będzie stwarzało komfortowe warunki do życia jego mieszkańcom.